Dzień dobry Państwu. No ja niestety nie mogę powiedzieć niczego pozytywnego o ostatnich działaniach rządu. Zbieramy owoce niepodejmowania decyzji w przeszłości, czy też błędnych decyzji. Mówię tu przede wszystkim o szeroko rozumianej energetyce. To, co stało się na rynku gazu, jest efektem z jednej strony sytuacji w Europie i świadomej polityki Gazpromu, zawirowaniami na rynku europejskim gazu, jak sądzę, należy się bardzo dokładnie interesować. To jest wielka polityka. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Polska niewiele zrobiła, żeby zmienić miks energetyczny. Mamy do czynienia z niekończącą się dyskusją o energetyce jądrowej. Zwracałem uwagę na to wielokrotnie. No, trudno sobie wyobrazić, żeby w 2033 roku powstał pierwszy blok jądrowy, a przecież energetyka jądrowa miała być stabilizatorem naszego systemu elektroenergetycznego, biorąc pod uwagę, że będziemy iść w kierunku odnawialnych źródeł energii. Nie znowelizowano ustawy 10H, która by otworzyła drogę na inwestycje w energetyce wiatrowej na lądzie. To jest jak na razie jedna z najtańszych energii elektrycznych z odnawialnych źródeł energii. Pozytywnie mogę ocenić fakt, że rozpoczęto przygotowania do inwestycji w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku, energetyki wiatrowej, czyli offshore. Potencjał polskiej strefy ekonomicznej to jest nawet koło 15-20 gigawatów, czyli bardzo dużo. Bardzo wydajna energetyka o sprawności powyżej 50%. Natomiast coś, na co zwracaliśmy uwagę, o czym wspomniał pan profesor Gomułka, no to jest konieczność po pierwsze budowy konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i gazu na terenie naszego kraju. Konkurencyjny rynek będzie wówczas, gdy po pierwsze będzie działało na tym rynku więcej podmiotów, gdy będziemy częścią konkurencyjnego rynku europejskiego, zarówno gazu, jak i energii elektrycznej, a do tego są potrzebne transgraniczne połączenia. Jeżeli chodzi o gaz, to tutaj pozytywna ocena rządu, zresztą wielokrotnie o tym mówiłem, że wszystko to, co robi pan minister Naimski w zakresie dywersyfikacji, budowy transgranicznych połączeń, oceniam pozytywnie, tak w zakresie koncepcji, jak i w zakresie wykonania. Będziemy w tym roku mogli oddać, wszystko na to wskazuje, Baltic Pipe, czyli będziemy mogli się uniezależnić od jednego dostawcy. Natomiast coś, na co zwracam uwagę, no to jest całkowicie niekonkurencyjny rynek gazu. Praktycznie mamy polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, które ma 90% odbiorców komunalnych. Tutaj trudno mówić o konkurencji i odejście od regulacji w roku przyszłym, ponieważ to jest wymóg unijny, no będzie bardzo bolesne w skutkach dla odbiorców komunalnych, biorąc pod uwagę, iż rynek mamy praktycznie zmonopolizowany. Rząd robi wszystko, żeby ten rynek dominować przez duże podmioty państwowe. No przykład Lotos, Orlen, przykład dużego zasięgu PGNiG-u i tak dalej. Przy całkowicie, i tu chciałbym to podkreślić, niewystarczającej, a właściwie braku jakiejkolwiek działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To, co stało się na rynku gazu dla odbiorców komunalnych, jest klasycznym przykładem niewystarczającej suwerenności tego urzędu, ponieważ tutaj naruszono prawo w odniesieniu do odbiorców komunalnych. To prawo naruszono w sposób rażący, dopuszczając do wielkich podwyżek cen, a przecież obszar odbiorców komunalnych to jest obszar regulowany, czyli cena gazu dla odbiorcy komunalnych jest efektem decyzji Urzędu Regulacji Energetyki, który uwzględnia różne
interesy zarówno dostawcy, jak i odbiorcy, no i posiłkuje się przepisami w tej materii obowiązującymi. Generalnie podsumowując, oceniam działanie rządu bardzo, bardzo negatywnie w szeroko rozumianej sferze energetyki. Na to się nakłada, a właściwie przyczyną tego jest między innymi totalny bałagan kompetencyjny. Na to zwracałem wielokrotnie uwagę. Już nikt nie wie, kto się czym zajmuje. Czy minister skarbu, czyli minister aktywów państwowych, czy minister klimatu i środowiska, czy minister rozwoju. No, z czymś takim nie mieliśmy nigdy w administracji do czynienia. I na jedną rzecz jeszcze zwracam uwagę. Mam do tego moralne prawo, bo tworzyłem kiedyś ustawę offsetową, ustawę o transakcjach kompensacyjnych. No to, co dzieje się w sferze zakupów dla armii, to jest jeden wielki skandal. Bez jakiegokolwiek oglądania się na polski przemysł, kupowanie ad hoc różnych rodzajów broni bez wystarczającego uzasadnienia tych zakupów, bez oglądania się w jakikolwiek sposób na polski przemysł, no jest skandalem, naruszeniem prawa i naruszeniem zdrowego rozsądku. Przykład czołgi Abrams, przykład bałaganu, pan generał Komornicki pewnie bardziej profesjonalnie się do tego odniesie, bałaganu w wyposażeniu naszej armii w czołgi. Będziemy jedynym krajem na świecie, który będzie miał 5 czołgów na wyposażeniu. Natomiast i upadający przemysł, który byłby w stanie remontować, czy dostosowywać, czy modernizować tą broń pancerną. To tyle bardzo krytycznych uwag. Jeszcze raz podkreślam, rząd powinien stworzyć strategię, taktykę dobierać do strategii. Natomiast odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z totalnym bałaganem i nie podejmowaniem najistotniejszych problemów z punktu widzenia przyszłości polskiej gospodarki, bo na polską gospodarkę, na atrakcyjność Polski, jeśli chodzi o miejsce lokowania inwestycji, w istotnym stopniu wpłynie po pierwsze bezpieczeństwo energetyczne i po drugie ceny energii i nośników energii na naszym rynku.